serdecznie witamy na tegorocznym zielonym koncercie walentynkowym. Dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców, koleżanki i kolegów oraz wszystkich zaproszonych gości. Mamy nadzieję, że podobnie jak my, doświadczycie Państwo tej rodzinnej atmosfery, a ona obudzi nasze serca do czynienia dobra. Koncert walentynkowy wszedł na stałe do naszego kalendarza imprez szkolnych. W ten niezwykły wieczór muzyka, talent, dobra zabawa, a przede wszystkim pragnienie niesienia pomocy innym świecą triumf. Pandemia przerwała tę wspaniałą tradycję, a na domiar złego dziś spotykamy się w cieniu wojny. Ale mimo wszystko i zawsze trzeba patrzeć z nadzieją w przyszłość. Bo doprawdy, czyż warto inaczej na tej ziemi żyć? Pieśń gruzińską Bułata Okudżawy zaprezentuje Julia Nowacka. Akompaniuje pan profesor Sławomir Ziemniak. Wino rośli pesteczkę, ziemią spuchnioną obłożę. Gdy obrodzi, a w dłoni dojrzała, zostanie mi kiść. Mych przyjaciół zaproszę i na miłość swe serce otworzę. Bo czy warto inaczej na ziemi odwiecznej tej żyć? Mych przyjaciół zaproszę i na miłość swe serce otworzę. Bo czy warto inaczej na ziemi odwiecznej tej żyć? Niech z was każdy się miodem i chlebem i winem uroczy. Siądźmy razem wokoło, śpiewać, śmiać się i pić. Pan w niebiosach nam wino odpuści i grzechy wybaczy. Bo czy warto inaczej na ziemi odwiecznej tej żyć? Nam wino odpuści i grzechy wybaczy. Bo czy warto inaczej na ziemi odwiecznej tej żyć? W amarancie swej sukni zaśpiewa mi znów moja dali, a ja w czerni bieli uklęknę, by stopy jej zmyć. I zasłucham się, umierając z miłości żalu. Bo czy warto inaczej na ziemi odwiecznej tej żyć? I zasłucham się, umierając z miłości żalu. Bo czy warto inaczej na ziemi odwiecznej tej żyć? Gdy promienie na ścianach nam słońce położy, inaczej na ziemi odwiecznej tej żyć. Siwy pawór, orzeł biały i pstrąg lśniący złotem. Bo czy warto inaczej na ziemi odwiecznej tej żyć? Rodzina daje siłę. Dziś przekonamy się, jak wiele miłości i wsparcia może dać nasza szkolna rodzina. Symboliczną pieśnią powiedzmy nie wojnie, nienawiści. Zawsze powstaniemy. Zapraszamy na scenę szkolny chór Synkopa 2. Zaprezentują utwór Powstanę. Gdybym znów musiała wiedzieć,
Cię o mojej braci. Idzie ze mną mój lęk, szukam gwiazd w nocnej mgle. W końcu się podniosę, wezmę moich ludzi i razem odnajdziemy nasz prawdziwy dom. Przekroczymy rzekę, czy słyszysz głos wolności? Woła gdzieś z oddali, rzucimy przetrwać to. I powiemy wreszcie dość. Zebraliśmy naszych ludzi i razem uczynimy piękne rzeczy. Przekroczymy rzekę obojętności, gniewu i nienawiści. Czy słyszysz głos wolności? Wołam dziś oddali, że musimy przetrwać to. I przetrwamy. Dziś w sposób szczególny naszej pomocy potrzebuje Franek. A kim jest Franio, zdradzi nam pani Katarzyna Żak, wicedyrektor szkoły. Wieczór państwu. Oni powiedzieli, że pani nie będzie na samym początku, ale nie wiedziałam, że ja będę po takim wielkim wejściu. To są nasi ludzie, moi ludzie, państwa ludzie. Właściwie mam taką ogromną przyjemność w imieniu dyrekcji moich koleżanek i kolegów oraz całej społeczności pierwszego liceum powitać państwa na kolejnym koncercie, już nie liczę którym. W ubiegłym roku rzeczywiście nie udało nam się go zorganizować ze względu na pandemię i chyba a tak strasznie chcieli, nie dziwicie się państwo dlaczego, to po prostu jest erupcja talentów, pasji, serca, miłości, wszystkiego, co ta nasza młodzież ma do zaoferowania. Nawet nam przez myśl nie przeszło, jak zaczęliśmy robić koncert, czy przygotowywać, że będziemy go robić rzeczywiście w sytuacji wojny. I myślę, że chyba no właśnie to jakby okazuje się, że to przesłanie koncertu, które jest, czyli dzielimy się tym, co mamy,
talentami, pasją, dobrem, miłością, empatią, chyba jakby jeszcze bardziej wybrzmi, mam nadzieję, dzisiaj. Ale muzyka nie jest tylko bohaterką tego koncertu, nie tylko ci wspaniali młodzi ludzie, przygotowywani, już sobie pozwolę od razu powiedzieć, przez wspaniałych nauczycieli, panią Jerminę Nowak, pana Sławomira Ziemniaka i wspaniałą tutaj młodą dziewczynę, która do tyłem do państwa staje, Justynkę Pankowską. Ale także chodzi o to, żebyśmy mogli ten nasz potencjał młodych ludzi wykorzystać jeszcze w innym celu, a mianowicie podzielić się, coś nie miałam, bo muszę już kończyć, podzielić się tym, co mamy, no właśnie z tymi, którzy potrzebują. I w tym roku taką decyzję podjęliśmy, że bohaterem naszego koncertu będzie tutaj ten taki mały pan, który sobie siedzi na kolanach większego pana. Pan się nazywa Franek i pan Franek będzie nam dzielnie dzisiaj towarzyszył razem z rodzicami i ze znajomymi. Dziękujemy bardzo i pamiętajcie państwo, że dobre słowo i wsparcie to jest jedna rzecz, ale no, żyjemy w czasach, w których dużo rzeczy niestety musi się przekuć w wsparcie finansowe, na co bardzo serdecznie liczymy. Ja chciałabym tylko na koniec podziękować jeszcze Młodzieżowemu Domu Kultury, panu dyrektorowi Dariuszowi Miścińskiemu, wszystkim pracownikom, bo zawsze nas wspierają w tych inicjatywach i bez nich na pewno ten koncert nie miałby takiej pięknej oprawy. Ja życzę państwu miłego wieczoru i żebyście się dzielili też tym, co macie z innymi, bo świat tego potrzebuje. Dziś o sile rodzinnej miłości opowiada państwu rodzeństwo. A na scenę zapraszamy mamę i syna, którzy odsłonią małą garść swojego życia rodzinnego. Piosenkę Życia Mała Garść wykonają dla nas pani Agata Pińczuk-Burdzy i Gabriel Burdzy. Oto jest życia mała garść. Pochyl się nad nią, oceń, patrz, czy jest tak, jak człowiek chciał, czy ktoś inny z niej dosyta brał, czy ktoś inny z niej dosyta radość brał. Oto jest wspomnień mała garść. Zapytaj, ile jesteś wart. Niech prowadzą w miejsca te, gdzie ci dobrze było i gdzie źle. Niech prowadzą ciebie teraz w miejsca te. Jeśli nawet nie masz nic i do zamkniętych musisz pukać drzwi, wiesz, jak smakuje gorzki chleb i zwykła ludzka łza. Żyć przecież to nie żaden wstyd, tak powie ten, co ciebie zna. Twojego życia mała garść, sen, co się spełnić miał, twój sen. Oto jest wspomnień mała garść.
ze świat. Niech prowadzą w miejsce te, gdzie ci dobrze było i gdzie źle. Niech prowadzą ciebie teraz w miejsca te. Żyć, jeśli nawet nie masz nic i do zamkniętych musisz pukać drzwi. Wiesz, jak smakuje gorzki chleb i zwykła ludzka łza. Żyć, przecież to nie żaden wstyd, tak powie ten, co ciebie zna. Twojego życia mała garść, sen co się spełnić da. Twój sen da życia garść, twój sen da życia mała garść. Talenty po mamie czy po tacie? Czy jak dziadek? Zostawmy dziadka w spokoju. Sama powiedziałaś, że szkoła jest jak rodzina. Zatem talenty można rozwijać pod okiem nauczycieli. Przed państwem pani profesor Magdalena Ziętara, której pasje podzieliły uczennice z klasy pierwszej C. Sewiliany zatańczą. Pani Ziętara oraz Oliwia Kłoczko, Julia Kozakiewicz, Jagoda Ruta i Martyna Lewicka. Thank you.
Się rozmarzyłem. Może rodzinne wakacje w Hiszpanii? Człowiek poleżałby na plaży, poszeptał słowa, które nic nie znaczą. Braciszku, budzimy się. Zanim wakacje, to najpierw twoja matura. A słowa, które wiele znaczą, zaprezentują Mateusz Heryć, Apolonia Pol oraz Justyna Pankowska. Słowa i muzyka Mateusz Heryć. Late Spring akompaniuje Mateusz Heryć. We are.
tell how much happiness brings me seeing smile on your tired, so comforted face, so innocent face. And it's strange to me that the only times when these things bring me see are when you look into my fucking eyes. Can you even find her anyone? Maybe if you want, we could crown our own complex on angry knees, even with the name. Tacy my w wykonaniu Otyli Danko akompaniuje Jacek Miliński. Thank you.
No, siostra, takich jak my dwoje, to nie ma ani jednego. Zaskoczę cię. Mój drogi, przedstawiam ci śpiewający duet. Emilia Bobot i Kamil Gałka wykonają piosenkę Wicked Game. I don't wanna fall in love.
Korzystając z rozmaitych mądrości ludowych, jako starszy brat radzę. Razem można więcej, dlatego... Dlatego Milena Uznańska występuje w tercecie. Wspólnie z Justyną Pankowską i Mateuszem Heryciem wykonają utwór Ro. Wszystko przed tobą było tylko próbą generalną, czytaną na głos w najzwyklejszych, traciastych koszulach. Wszystko przed tobą tylko zarządzane niedbale, przypadkowym ołówkiem w rulionie na spirali. Wszystko przed tobą tylko zamachiwało się do skoku, jak łyżwiarze w figurowi oszczędne, każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Było jak konspekt filmu czytany poważnie na zebraniu, zanim padnie pierwszy klaps. Wszystko przed tobą to ja, próbny egzamin, którego wynik istnieje, lecz nie ma żadnego znaczenia. Wszystko przed tobą ja, symulacja trzęsienia ziemi, jak fałszywy alarm, to tylko ćwiczenia. Ćwiczenia. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Wszystkie one doprowadziły nas tu. To tylko ćwiczenia. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd. Wszystkie one doprowadziły nas tu. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich.
moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Wszystkie one doprowadziły nas. Hanciu, daj się chociaż w tańcu poprowadzić. A umiesz tańczyć tak jak Aleksandra Obleszczuk? Zapraszamy na jej występ taneczny. He's a Pirate. Autorką choreografii jest pani Alicja Kowal. Wiesz, siostra, dobrze, że jesteś. Krzyczysz, ale ja w śpiewnych falach twego, co mnie kocha głosu, jestem zakochany. Jak w balladach romantycznych. Przed państwem naprawdę piękny głos, w którym zakochamy się wszyscy. Katarzyna Rewińska, która zaprezentuje utwór Valerie. Zapraszamy. Since I've come home.
Przykro, ale dziewczyna z gitarą zaprosiła do występu w duecie kogoś innego. Przed Państwem Olivia Dul i Milena Uznańska. Wykonają piosenkę I Will Survive. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. I learned how to get along. Been on so many nights, just feeling sorry.
myself, I used to cry. But now I hold my head up high. You see me, somebody new. I'm not the chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. Well now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my life to give, and I'll survive. I will survive. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with the bar? Do you think I crumble? Don't blame on the good time.
Najpiękniejsza i najbardziej niesamowita kobieta, jaką ja znam. I jest to moja mama, która ma dzisiaj urodziny. Więc
dlaczego i że dedykuję tą piosenkę tobie, mamusiu. Jak coś się dziś nie udaje, to jutro musi się udać. Najdalej pojutrze.
home, when we're facing to the sun. Weight on my shoulders, bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, oh, just in case I have to run. I do one again, for my people. Stars feel the night. That's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling? Calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I can feel it in my to umiem kto inny.
dla Państwa występ taneczny Julii Sandak. Patrz i ucz się. Która zaprezentuje piosenkę pod tytułem Reptide. I'm not afraid to die.
czas, liczę dni. Wybierasz się na studia, braciszku? Prawda, że zwolnisz ten większy pokój? Dominika Wróblewska także liczy dni. Posłuchamy dlaczego. And very soon.
Dziś z tej sceny padło wiele słów. Za chwilę przekonamy się, że można wiele powiedzieć, nic nie mówiąc. Zapraszamy na występ taneczny The Other Side i Emilia Dybał. Milena Uznańska, Lena Matyjewicz, Szymon Chastawa i Piotr Kwasty.
Czas na finał. Zapraszamy Julię Nowacką z przyjaciółmi i wszystkich wykonawców, a Państwa do wspólnego śpiewania. Jeszcze w zielone gramy. Człowiek goni jak szok.
spostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ścian, jeszcze wiosenne deszcze obchodzą się. Let's go.
Przed Państwem uczniowie pierwszego liceum Bolesław Sujmina Bogusławiecki. Przed Państwem uczniowie technikum elektronicznego, wy jesteście, nasi sąsiedzi, wielkie brawa. Przed Państwem sąsiadka drugie liceum w Bolesławce, wielkie brawa. Towarzyszył i akompaniował pan profesor Solomir Zimniak. Drodzy Państwo, chór synkopa na czele z królową matką Justyną Pankowską. Brawo! I wykonawcy, którzy tutaj występowali w solo, w duetach, w tercetach, akompaniując sobie nawzajem z gitarą, bez gitary, przy pianinie. Wielkie brawa dla autorów. Z nami bohater koncertu, który już jest bardzo, ale bardzo zmęczony. Franiu, wszystko to dla ciebie. Mateusz Felicz napisał piosenkę. Dziewczyny tańczyły. Pan Andrzej z drugim przemiłym panem, z którego imienia z emocji zapomniałam, mam tutaj... Leszek, oczywiście pan Leszek. Wspaniale nas tutaj obsługują. Od rana mieli do nas wielką cierpliwość. Ja bardzo serdecznie dziękuję obsłudze, której Państwo nie widzą. Radio nam się pokaże, Julka nam się pokaże. Miała kilku pomocników dzisiejszego dnia, ale ona jest jakby główną sprawczynią. Julia Janeczko, taka drobna, niepozorna, ale ona to sprawiła. Dziękuję całemu samorządowi uczniowskiemu i silnej grupie baloniarzy. Chłopaki, wielkie dzięki za napompowanie, zrzucenie. Dziękuję całemu samorządowi, a szczególnie pani profesor Lębacz-Bogdatce, że nam pokroiła ciasto i żeśmy pięknie pojedli. Za państwa fanty, za dobroć, za zasobność portfeli. Dziękuję w imieniu tego oto tu brzdąca. Ale cóż, ale my tak naprawdę to czynimy dobro, ale my dzisiaj bardzo chcieliśmy tu przed państwem stanąć i się po prostu pokazać i pośpiewać, bo to jest kupę talentu na kolejne 3 godziny. Trzeba było powstrzymywać to towarzystwo, bo każdy chciał śpiewać po 550 razy. Dziękuję. Proszę Państwa, kupę talentów, ale trzeba mieć naprawdę dużo energii, żeby tę kupę talentów ogarnąć, spiąć, dać im serce, dać im czas. Pani Irmina Nowak. Więc na co robić w szkole? Dziękuję bardzo. Justynka, miał być mrówkojad, nie miałam tyle. To udało mi się tylko zdobyć, ale to jest więcej niż ten mrówkojad. Drogie, Justyna mówi na nasz chór rybaczny. Dzieci na nie mówi. I ja tak patrzę na to zdjęcie pana Jedzikowskiego, myślę, że ono musi być nasze, do auli. Dzieci, i te Justynki, i te wszystkie. A przede wszystkim, szanowni państwo, się kłaniam przed wami. Dzisiaj koleżanka nasza, Kasia Cieślak-Ostrowska, upiekła chleb i jedna z mam ten chleb zaniesie dzisiaj do domu. Może to jest takie porównanie górnolotne, ale bądźmy dobrzy jak chleb, tacy na co dzień. Wojna, pandemia, ale jesteśmy, znowu tu jesteśmy. I niech to ta radość, te byle jakie, może czasami rzeczy, które przesłaniają nam rzeczy ważne. To taki młody człowiek, bardzo nas potrzebuje. Franiu, jeszcze w zielone gramy, stary. Będzie dobrze, bo ci pomożemy. Refrenik poproszę. A Justynka, na twoje ręce. Robaczku. Dziękuję.